Pozwolicie Państwo, że teraz już oficjalnie otworzymy naszą wystawę. Wystawę, która zamyka projekt Wiosenne spotkania z wielkanocnymi tradycjami. Witam bardzo serdecznie Panią Burmistrz Zofię Wąkiewicz. Witam bardzo to stowarzyszeniu. Cały projekt na wniosek właśnie stowarzyszenia mógł się odbyć. Projekt złożony do Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Został nagrodzony właśnie i przyznane zostały środki finansowe na realizację tego projektu. Projekt został przygotowany przez stowarzyszenie przy współpracy z naszym Gminnym Centrum Informacji. Tutaj ze strony centrum pani Ania Komuda i Iwona Budzyńska pilotowały ten projekt i może kilka słów właśnie o przebiegu całego projektu i szczegółów odnośnie tego, co się działo, panie nam tutaj przekażą. Jest nam bardzo miło powitać wszystkich Państwa obecnych na wystawie. Projekt realizowany był z pozyskaniem środków z fundacji, tak jak tutaj już wcześniej pan dyrektor wspomniał, Pro Bono. Jest to fundacja, która swoją siedzibę ma w Warszawie. Środki finansowe, które były pozyskane z fundacji, były przeznaczone na różne działania podejmowane w ramach realizacji tego projektu. Były to zajęcia z panią Małgorzatą Belkiewicz, która prowadziła zajęcia z dzieci nauki ludowej. Były to zajęcia robienia strojków wielkanocnych, jak również zajęcia takie edukacyjne. Były również zajęcia plastyczne. W ramach właśnie tego projektu były różne takie właśnie zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe. Ja krótko. Wszystkim dzieciom chciałam serdecznie i młodzieży podziękować za aktywność. Wspaniałe prace, jestem dumna ze wszystkich prac, ale szczególnie chciałam wyróżnić dwie osoby, takie najbardziej zaangażowane i najbardziej osoby te pracowały. Jest to Natalia i Paulina Kuśmierczyk. Bardzo je proszę i chciałam serdecznie podziękować. Tu mamy beton. Wystawa ta zawiera również prace naszych najmłodszych, czyli przedszkolaków, tutaj właśnie na tych parawanach są, jak również koszyczki, jakieś króliczki i takie właśnie drobne, wielkanocne elementy. Zapraszam wszystkich do zwiedzania. A na ekranie występ przedszkolaków, również wielkanocny, obrzęd Dyngusa, który tutaj przedszkolaki swoim koleżankom, kolegom przedszkola prezentowały przed świętami, a tenże występ będzie można obejrzeć również na spotkaniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w najbliższą niedzielę. Również przedszkolaki właśnie nam ten obrzęd pokażą. Ja jeszcze może poproszę panią prezes stowarzyszenia, dzięki któremu właśnie pozyskaliśmy środki, może o kilka słów. Dziękuję bardzo. No ja cieszę się, że to stowarzyszenie, któremu mam zaszczyt, przyjemność przewodniczyć, może wspierać takie inicjatywy. Dla mnie jest to bardzo ważne, szczególnie takie rzeczy, które są robione z dziećmi, z młodzieżą, które dotyczą jakichś tam tradycji i zachowań naszych. Może to jest takie troszeczkę, może na wyrost, może dziwne, ale mnie się wydaje, że takimi właśnie pracami, takimi zajęciami dla najmłodszych kształtujemy jakąś taką postawę i zachowanie tożsamości naszej narodowej. Może to jest takie górnolotne, ale mnie się to z tym wiąże. Być może jestem już w takim wieku, że tradycje dla mnie są bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Tu pan dyrektor Domu Kultury, no może tak za bardzo hucznie mnie pochwalił za to, bo ja rzeczywiście w imieniu stowarzyszenia podpisywałam, firmowałam jak gdyby, ale to wszystko i wyłącznie zasługą tutaj pracowników Domu Kultury i serdecznie dziękuję im za to, że umieli to zorganizować, zainteresować młodzież. Jestem bardzo wdzięczna im za to i liczę, że w przyszłości również na co się tylko będzie mogła przydać ta nasza fundacja, będziemy wspierać różne takie inicjatywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy może ktoś jeszcze chce zabrać głos? Czy pani burmistrz może? Przyznam, że trochę z pewnym skrępowaniem, bo dawno publicznie nie występowałam, pani Iwonko, ale postaram się przede wszystkim
Dziękuję w imieniu własnym i pana burmistrza za zaproszenie na to otwarcie wystawy, a oczywiście za inicjatywę, za konsekwencję w realizacji i za to, że radni Komisji Oświaty i jeszcze wszystkich innych spraw społecznych zechcieli także tutaj przyjść, by wspomóc państwa i jednocześnie podziwiać te wszystkie eksponaty, które zostały przygotowane przez młodzież, która przede wszystkim w Domu Kultury spędza wolny czas. Ja myślę, że Dom Kultury jako instytucja kultury na terenie gminy Kałuszyn ma bardzo wiele do zrobienia i wiele robi. I taka wystawa, ktoś, profesjonalista mógłby powiedzieć, że bardzo skromna, cóż tam parę wycinanek, parę rysunków, ale jest wykonana na miarę naszych możliwości. I też sądzę, że w przyszłości stowarzyszenie, które pani Hania Połaska reprezentuje, Jesteśmy Razem, będzie realizowało coraz ambitniejsze projekty. Bo ja już mówiłam i wcześniej, że w organizacjach pozarządowych jest siła. Tu, gdzie nie może władza administracyjna, gdzie nie może dyrektor takiej czy innej organizacji, jednostki, to wtedy organizacje pozarządowe mogą zdobywać środki, mogą pisać projekty. To jest po pierwsze, ale po drugie, działalność takich organizacji integruje miejscową społeczność. Wyzwala inicjatywy, konsekwencje w działaniu i również i to, że państwo pobudzają do myślenia coraz większy krąg mieszkańców, bez względu na to, jaki ich jest wiek. Czy to są ludzie młodzi, czy to są ludzie dojrzali, czy już może ci, którzy spędzają swój czas w rytm ludzi trzeciego wieku, jak to powiadają. Proszę państwa, dziękuję oczywiście Iwonce i Ani, dziękuję panu dyrektorowi za pracę, za wykonanie, przygotowanie i koordynację projektu, o którym mówiła pani Hani, i wszystkim tym młodym ludziom, którzy w tym przedsięwzięciu wzięli udział. Oglądajcie państwo eksponaty, hafty, rysunki, malunki wszelkiego rodzaju i podziwiajcie. I myślę, że będzie coraz bogaciej i w Domu Kultury, i w naszej jednostce administracyjnej, jakim jest miasto i gmina Kałuszy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do podziwiania prac. Nie będzie człowiekiem starym, ale to różnie wygląda.